Agneta Tawajkun-Sikora, pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej. Mam przyjemność prowadzenia z uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego Specjalizacja Piłka Nożna treningi oddechowe. Przedmiot ważny i wartościowy, przygotowujący przyszłych zawodników, sportowców specjalizacji piłka nożna do jak najlepszej wydolności płucnej, świadomego gospodarowania oddechem w czasie treningów, w czasie meczów, w czasie wysiłku, poszerzenie pojemności płucnej, zwiększenie świadomości oddechu. Jest to połączone wszystko z elementami relaksu, relaksacji, świadomości ciała, odpoczynku, rozluźnienia, ponieważ żeby zrobić poprawny trening oddechowy, trzeba najpierw zrobić przestrzeń, czyli rozluźnić maksymalnie ciało. Czasem osoby myślą, że trening oddechowy to jest po prostu leżenie i tylko oddychanie. My robimy zarówno ćwiczenia aktywne, takie aerobowe, często w przestrzeni z elementami też takimi troszkę fitnessowymi, trochę tanecznymi, formy marszowe, biegowe, orientacja przestrzenna, formy rytmiczne, koordynacyjne, czyli aktywne formy. Robimy formy mniej aktywne, takie bardziej statyczne w różnych pozycjach wyjściowych, to co ci akurat można było zaobserwować, bo wtedy te ćwiczenia oddechowe łączą się nam z pracą z ciałem, z ćwiczeniami na różne grupy mięśniowe, gdzie obejmujemy różne elementy napinania ciała, rozluźniania ciała, rozciągania ciała. I wszystko to jest połączone z prawidłowym oddychaniem. Nie chodzi tylko o naturalny oddech ucznia, przyszłego sportowca, tylko chodzi też o to, żeby była pełna świadomość, jak mamy to robić. Że są pewne tory oddechowe, piersiowy, przeponowy, brzuszny, że może być, powinien być wydłużony często oddech, że sportowiec musi szukać naturalnego swojego oddechu. No więc nad takimi rzeczami w kierunku świadomości, koncentracji oddechu i ciała pracujemy. A na koniec zazwyczaj są formy relaksacyjne, bo po treningu, po meczu sportowiec musi po prostu odpocząć i musi sobie zdawać z tego sprawę, plus umieć regulować oddech, bo oddech to jest bardzo, bardzo istotna sprawa w funkcjonowaniu organizmu człowieka.